Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Corley. Zapraszam do 12 odcinka Zagrajmy w This War of Mine. Wracamy z hotelu, czyli podobnie jak na początku poprzedniego odcinka. Może tak, o, ktoś nas zaatakował. Ale widzę, że zużyliśmy tylko amunicję. Przydałoby się już powoli ulepszyć ten warsztat metalowy, gdzie byśmy mogli wytwarzać naboje, bo zaraz tej amunicji może już tak naprawdę nie być. Widzę, że też Paweł wrócił z zapasami znalezionymi w domu, o którym mówił nam sąsiad. Przyniósł od groma tytoniu i cukier. No cukier się przyda na alkohol, tytoń na papierosa, ale nie wiem, tak naprawdę. Musiał w końcu zobaczyć, czy na tych papierosach nie da rady nic zarobić. Okej, Marko, ty biegałeś, będziesz biegał dalej. Kładziesz się, Paweł też się kładzie. I póki pamiętam, bo o tym można łatwo zapomnieć, w końcu po dwóch dniach dokończymy kwestię tutaj tych roślin. O właśnie, tak niewiele zabrakło czasu, bo one chociaż tę jedną poprzednią noc sobie podziałały. Tu widzę, że coś jeszcze jest niedokończone, nie wiem co tam było dokładnie robione. Zobaczymy. Na chwilę obecną widzę, że przydałby się jeszcze opał nam. O ile, chociaż nie, opału trochę przyniosłem, ale przydałoby się podrzucić tego opału tutaj właśnie do pieca, więc Bruno może wrzuć z dwa opały. No i na pewno robimy standardowo filtr do wody. Mamy jakiś filtr? No właśnie, gdzieś, a tylko ja mogę chyba sprawdzić, czy mamy filtr jedynie tutaj. Mamy jeden, czyli teraz będzie drugi, ale to co może być? Może tutaj dwie deski. Szkoda, że nie idzie jeszcze bardziej tego pieca rozwinąć, ale może dobrze, że i tak mamy rozwinięte na maksa. Teraz tak, mamy bimber. Muszę się przygotować na wszelki wypadek, jakby chciał podskoczyć do nas tutaj handlarz. No właśnie, mamy bimber, więc jeden bimber tu przefiltrujemy. Tu widzę zaraz Marin jeszcze zejdzie na dół po mięso, bo też nam w nocy doszło jedno. Też to dobra, zrobiłeś. To biegniesz tu po mięso, nastawisz pułapkę. O, 20 stopni, ale mamy ciepło teraz. Fajnie. W sumie myślałem, że zima powinna się już jakoś do nas zbliżać, ale tej zimy nie widać. Może i dobrze, bo zawsze zima kojarzy się z kolejnymi problemami. Nieprzyjezdne drogi i tak dalej, chociaż to chyba naszym bohaterom nie jest specjalnie potrzebne. Dobra, o Bruno, szybko sobie tu z tym poradziłeś. No to w takim razie Marin pójdzie jeszcze nastawić wodę. No i zaraz robimy posiłki, zresztą zaraz zobaczymy, czy o ktoś... O Jezu, o! Czyżby jakaś nowa postać do nas przyszła? Co to się dzieje? Ktoś zraniony. Liczyłem na handlarza bardziej. Dobrze. Nie mam złych zamiarów. Powiedz, o co chodzi. Jem, dobre. Czy mogę stąd coś... Wow, piąta postać. Cześć, jestem Katia. Nim rozpętało się to piekło, byłam reporterką. Relacjonowała najważniejsze wydarzenia, spotykałam się z ważnymi ludźmi i dużo podróżowałam. A teraz nie wiem nawet, gdzie szukać mojej rodziny. Mam nadzieję, że znaleźli schronienie i nic im nie jest. Czy mogę to zostać, póki nie ustaną walki? Katia. Nie spodziewałem się, że jeszcze ktoś w tym rozegraniu dojdzie do nas. Mówię, 5 osób to się strasznie gęsto zrobi w tym domu, ale z drugiej strony, no, kobieta na tylu facetów by się może przydała. Tym bardziej, że gdzieś coś kojarzę, oglądając też filmy na innych kanałach, że Katia potrafiła handlować, dlatego... No dobra, chodź. Ktoś, kto potrafi handlować, zresztą nie miałbym serca zostawić osoby tak samej. Jedyny problem, jaki się pojawia, o, aż tutaj wstał nasz kolega Marko, chyba mu się spodobała Katia. Jedyny problem, jaki widzę, że jest ona ranna i zmęczona. W takim razie wyślemy ją dzisiaj może do szpitala, żeby ją opatrzyli, a póki co niech się wyśpi. Dobrze, że dzisiaj przyszła, ponieważ nie wpłynie ona na nasz system karmienia w ten sposób, że no będzie jadła tak jak wszyscy. Czyli tak, Bruno idzie robić posiłki. Mam nadzieję, że mam tyle wody. O, wody mamy dużo jak nigdy. Nawet cukru też mamy bardzo dużo. A Katia będzie musiała przeczekać, pójść do szpitala. Niech tam ją raz obandażują, a drugi raz najwyżej my w domu. Nie będziemy też tracić tylu bandaży. Najwyżej jakieś leki może stworzę. To zaniosą te leki do szpitala. O, możemy stworzyć więcej posiłków. Tylko teraz myślę, czy warto to tak zablokować? Chyba warto, bo to i tak na jedno wychodzi. Ja mówię, na przynajmniej warzyw nie okradną.
Czyli dobrze, Bruno, siedzisz dzisiaj w kuchni, kurczę, mamy tyle osób. W sumie fajnie, miło się tak zrobiło, że ktoś nowy do nas doszedł. Okej, zobaczę jeszcze, co tutaj ma Katia. No właśnie, tak mówię, umie się targać. O jest, kolejna kawoszka. No to tej kawy nam naprawdę teraz się przyda mnóstwo. Katia, dorastałam w tym mieście, później wyjechałam na studia za granicę i podjęłam pracę jako reporterka. Nie było mnie tu wiele. Gdy wybuchła wojna, wysłano mnie tu jako reporterkę, ale i tak bym się zgłosiła. Bardzo się martwiłam rodziców. Niestety przybyłam za późno. Dom został zniszczony, a po mojej rodzinie ślad zaginął. Szukam ich do dzisiaj. Ciekawe, że to nie ten dom, co na początku go zniszczyliśmy. Dobra, tu wszyscy są głodni jedynie albo aż. Zobaczę, co w radiu grają. Nasi słuchacze zgłaszają, że wojsko dopuszcza się aktów przemocy na cywilach. Rzecznik armii zaprzecza tym doniesieniom. No, standard. Będzie znacznie chłodniej w południowo-wschodniej Granzawi. Spodziewane są opady śniegu. A, czyli zima idzie, idzie powoli. Prześlijmy trochę ciepła mieszkańcom Pogoren. Tak, raz na jakiś czas warto tutaj zajrzeć, co się dzieje. Czyli wiemy, że już powinniśmy przygotowywać się na zimę. Nie wiem, co w związku z tym. Z powodu ciężkich strat wojsko wycofało się na poprzednie pozycje, kontynuując strategię unikania bezpośredniego konfliktu. Mieszkańcy znowu będą mogli przemieszczać się po mieście. A, czyli to pewnie jest dzień 23, tego nie widzimy, ale to pewnie chodzi o to, że nam odblokowali ten dostęp do tych miejsc, co tam były. Okej, czyli wracamy na naszą główną stację. Okej. Chodzi o te miejsca, co wcześniej były na szaro. Pewnie jakbym czytał na bieżąco, to bym właśnie to tutaj widział. Okej, Paweł, weź do ładu jeszcze, bo tu nam się jedno przepaliło. Chociaż nie wiem, czy to mądre tak tam wuzować w tym piecu. Ciekawe, ile tego wszystkiego możemy tam wrzucić ostatecznie, tak maksymalnie. Dobra, Bruno, ugotowałeś? Jest. Zawsze jak ugotujesz, to jesz pierwsze. Fajnie, bo będziemy mogli też na noc, w momencie jak już wyleczymy Katię, no to zostawiać też trochę więcej osób. Teraz tak myślę, skoro idziemy do szpitala, a mamy tabletki ziołowe. No właśnie, wziąłbym na wymianę tam tabletki i może coś by z tego jeszcze było. Ranna dochodzi do siebie, jak najbardziej, dobra. Czyli tak, Bruno, ty idź spać. Kurczę, ciekawe, czy wymieniają pościel, czy wszyscy się w jednej kładą. Chociaż to pewnie na wojnie, zresztą oni nie mają nawet pościeli. Na wojnie to pewnie mało istotne. Teraz Marin idzie. Jeszcze tak myślę, co ja bym potrzebował, może chociaż do szpitala. O, wytrych na pewno wezmę, bo jak pamiętacie, tam była jedna szafa, gdzie... no właśnie, zastanawiałem się, co ona kryje. Marin, zajdzie, jakby mnie naszło coś, że coś w warsztacie byś miał zrobić. Teraz Paweł szybko biega. Tak myślę... Mogłem czasem Brunem może jeszcze nastawić jeden alkohol, ale już go nie będę budził. Niech się wyśpi. O, idzie Paweł. Paweł szybko biega i gra na gitarze. I ostatnia osoba, czyli Marko. I ten samym dzisiejszy dzień. No w sumie już dobiegł końca. O, Marin, może skocz zrobić jeszcze jeden filtr. Chociaż nie wiem, czy to mądre tracić te wszystkie. A, myślałem, że coś się gra zepsuła. Te wszystkie drobiazgi tracić, ale skoro jesteśmy w stanie nastawić jeszcze jedną wodę, to ja tam chętnie pobiegnę po nią. Okej. Ostatnio jakoś ładniej grałeś. A, jeszcze musimy czekać. Okej, jest filtr, teraz pytanie, a zdążymy nastawić. No i znów nam minął cały dzień na rozmowach, ale chyba zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić. Tu jest fajnie. O, może dorzucę jeszcze jedną deskę tutaj. Chociaż ja ten opał tak sobie tu nim szastam, ale zaraz się okaże, że nam się skończy. Tym bardziej, że desek ile mamy? 10 tylko, a one mi się przydadzą. I mamy jeden opał, który potrzebny też jest na bimber i tak dalej. Właśnie, to może wezmę ze sobą do szpitala też na wszelki wypadek toporek. Jakby mieli co porąbać, to zawsze przyniosę coś więcej. O, ale nam się tu lista długa zrobiła. O, ale to może jeszcze więcej osób do nas dojść, więc to wcale nie jest powiedziane, że to tak będzie lekko. Dobra, Bruno na pewno śpi. Paweł czuwa z Markiem, a Marin też niech śpi. Oni mogą spać za dnia. Teraz Katia, jako że jest ranna, idzie do szpitala. No i coś weźmie ze sobą. Teraz się zastanawiam, czy brać ten toporek, bo w sumie tam można było się też handlować z tym
dyżurnym, czy jak go tam nazwać. I zastanawiam się, czy... To moment. Przemyślę to i zaraz jestem. Okej, biorę ze sobą dwie sztuki lekarstw ziołowych. Najwyżej zostawimy jedną sztukę jako darowiznę w szpitalu. Trzeba zrobić coś dobrego. No i wytrych, bo trzeba zrobić też coś złego. Czyli mam nadzieję, że uda się zakraść do tej szafy, która mnie kusi. No, pierwszy raz chyba idziemy w nocy kim innym niż Marco. No, Katia ma trzy mniej tych... O, już coś na start jest? O, tylko że ona jest, no właśnie, ranna, to za bardzo też się nie nadaje na akcję. Co ten idzie do nas? Ej ty, czy mogę... A w czym pomóc? Wow, tu się w ogóle coś zmieniło. Jeśli uda ci się... straciliśmy dużą część zapasu podczas ostrzału, więc teraz przydana się dodatkowa para rąk. No fajnie, tylko ja jestem ranny. Ja przyszedłem tak naprawdę po pomoc. O, no właśnie. Czy mogę jakoś pani pomóc? To jest to, co mówiłem, że możemy... No też dać się wyleczyć w szpitalu. Czy jak gdyby zaoszczędziliśmy jeden bandaż. Pójdziemy za to do naszego lekarza u góry. Tylko ja widzę, coś tu się stało. Tu się wszystko. O Jezu, a ta co tak wybiegła? Coś się... Jakaś akcja jest przed... Gdzie ona biegnie? Wow, nie, coś niesamowitego. Nie wiem, co tu się dzieje. O co tu chodzi? O, Katia. O, masz fajnie dużo drobiazgów. Masz leki. Masz jeszcze raz leki. I daj mi cukier. I jeszcze coś może? Kawę, tak, ja wiem, że byś chciała. Składniki lekarskie też by się przydały, bo teraz już sami możemy wytwarzać leki. No, jeszcze drewna bym dorzucił. Zły adres. O, czyli z tym drewnem nam to się wyrówna, jeden do jednego. No dobra, całkiem fajna wymiana. Myślę, że uczciwa oferta, tym bardziej, że drobiazgi nam się przydadzą. Ten jeden może niepotrzebnie nas lot zajmuje, ale zobaczymy jeszcze, co tutaj będzie w okolicy. Nic więcej i tak nie mogę wymienić. Zobaczmy w takim razie, co tu się stało u góry. Może z racji, że... O, mogę... Aha, tylko ja nie wiem, czy ja nie powinienem... biegać. O właśnie, z racji, że tu się coś zawaliło i to w tej chwili wygląda jak wygląda, no to może pojawiły się jakieś nowe rzeczy. Szafa, do której chciałem wejść, jest tutaj, tylko niestety ten gość tutaj czuwa. No właśnie i... Ej, nie rozrabiaj. No ja tylko chodzę. Zobaczę, co tutaj jest, co tu się kryje. Będę cię obserwować. Tak, widzę właśnie. O, jak to sprawnie obserwujesz. No mówię, zajrzałbym do tej szafy, ale niestety ten gość tu czuwa. Chyba, że spróbować mimo wszystko. Niełatwo teraz zdobyć wodę. A, czyli on wodę pił. No dobra, zobaczmy, co się stanie. Dobra. A co ty wyprawiasz? Nic nie wyprawiam. Idę. Tu coś... coś z tym wszystkim jest... Strasznie nie tak. W ogóle on zaczął mnie teraz gonić. No dobra, nie zadzieram z tobą. Wyłaś. Kurczę, czyli jednak mnie chyba zauważył. O Jezu, jeszcze mnie goni, a jestem ranna. No dobra, to się z nim pogonię, to chociaż jak i tak już mam w plecy tamtą szafę. Gdzie on jest? Goni mnie? Jak już i tak w plecy mam tamtą szafę, to po prostu sobie do niej wejdę. O, mogę tu jakoś dojść? A tu przeskoczę? O, to jest hałda gruzu. W sensie za całą tę pomoc, może ten jeden bandaż, co tam był, oddam też lekarzowi. Zacząłem. To są wszędzie śmieci, nic tutaj po mnie. Kolego, ja chciałem tylko dojść do tamtej szafy. No, widać, że nie podobam. Aha, tutaj nie mam przejścia. Dobra, czyli muszę i tak zejść na dół. Czyli i tak się spotkamy z tym kolegą. Nie wiem, czy to jest mądre, że biegam Katią, jak ona jest w takim stanie, w jakim jest. A ja, znowu to ten sam? Obserwuj. Ja idę do ciebie tak. Nie obserwujesz góry? Wychłaś.
Mam nadzieję, że zniknę mu z oczu albo na tyle, żeby nie zauważył, że tu kradnę z tej szafy. Ponieważ, no właśnie mówię, mocno mnie interesuje, co ona kryje, ponieważ widziałem w procentach, że dużo rzeczy jeszcze jest w szpitalu. Oczywiście nie kradnę leków. O, no właśnie, i to jest to, na co liczyłem, że jakieś coś wyjątkowego, jak strzelba, czy karabin, czy kamizelka, to jest uszkodzony hełm, który chyba możemy już nawet naprawić. Jest zbyt zniszczony, by go nosić, ale wystarczy go trochę naprawić, a być może jeszcze ocali się czyjąś głowę, czyli nie. Bierzemy kask, tu papierosów i tak dalej nie będę brał, ale hełm znaczy się weźmiemy. Zobaczę, co tu jeszcze szłoby zrobić. Mogę jeszcze zobaczyć, co tam mogę wziąć. Bo w sumie i tak mnie nikt nie obserwuje. Taką mam nadzieję przynajmniej. Zobaczymy. Plan jest taki, by dać... O, ten ktoś tam idzie, żeby mnie nie zobaczył czasem z dołu. Plan jest taki, tak, żeby przekazać w darowiźnie tamte leki, co znalazłem, więc mam nadzieję, że mi to wynagrodzą. Dobra, tu jest jedzenie, żywność. Tego im nie zabieram, bo mamy tego dużo, więc to było z mojej strony trochę no takie nie tak, nie takie niedobre. Dobra, ta noc taka udana, nieudana. No patrząc na to, możesz mnie jeszcze opatrzeć? O, może jeszcze raz, no to fajnie. To tylko lepiej. Bo się nabiegałem tu sporo. Czuję się niedługo pani lepiej, dobrze. Mam taką nadzieję, oddaję. Masz darowiznę, patrzę, chociaż deski mógłbym wziąć trochę za to. To wezmę na tyle, że wypełnić sloty. Ty i tak, właśnie mówię tak, mówią. To i tak będzie niezwykle hojny dar. Zobaczymy, czy tyle zmieszczę desek? Chyba nie. O właśnie, nie udźwignę. To jest to, co mówiłem, że jak już nie mieszczą się nam, też nie udźwignę, no to po prostu pojawia się informacja, czyli nie ma tak, że gdzieś tutaj coś zbyt bardzo przehandlujemy. Mogłem te jedne drobiazgi tam wywalić, zostawiając sloty na... Dobra, tak zrobię też. Plecak, tym bardziej, że nam czas się kończy. O właśnie, mimo że drobiazgi lubię mieć, to jednak chyba w obecnej sytuacji te deski są dla nas bardziej... nam bardziej potrzebne. Mamy 4-5 slotów desek możemy zabrać. No dobra. Czyli mamy raz, dwa, trzy i jest teraz tak. No jest sprawiedliwa oferta. Wszystko mi pasuje. Albo dobra, zostawię dwie deski i zabiorę w to miejsce dwie książki. To już w ogóle będziemy mieli fajną czytelnię. Jest uczciwa oferta. Jest tego więcej. Myślę, że przyjdę jeszcze tutaj. Bardziej w ramach pomocy dla szpitala. No tej nocy już raczej nic tutaj nie zdziałam, bo no właśnie, noc się kończy. Jakbym zabrał się tu gdzieś z łopatą, widziałem, są dwa miejsca, powinienem przyjść. No i wtedy może coś z tego by było. Dobra, Katia wypełniła zadanie w 100%. No nic, pozostaje no chyba podziękować jej. Przydała się do czegoś. Tym bardziej, że no właśnie, mieliśmy teraz handel i fajne, fajne ceny wychodziły. Nie wiem, czy to jest z tej kwestii, że to jest szpital, te ceny uzyskaliśmy tak korzystne, czy to już właśnie tu gdzieś była ta smykałka Kati w tym wszystkim. Dobra, szkoda, że każdej nocy nie mam tyle szczęścia. No zobaczymy. Ale fajnie, doszły dwie książki, to zaraz Marin pierwsze co się bierze, Katia się kładzie, dziś jeszcze nikt nie je, ale Marin pierwsze co się bierze, robi nam, naprawia, bo mamy chyba na tyle tych elementów, no właśnie, tego wszystkiego mamy na tyle, że naprawia nam hełm. I jeżeli go naprawi, to mam też pomysł, co do właśnie kolejnej nocy. Wszyscy głodni, ale no cóż, trzeba przetrwać. Z drobiazgów, o, to jest jakiś bio, wspomnienia Bruna. Siedziałem sobie w swojej restauracji, obserwując kłócących się przy obiedzie klientów i nawet nie zauważyłem walk pokazywanych na ekranie telewizora. Nagle mnie olśniło, to przecież przedmieścia Pogoren. To było moje rodzinne miasteczko, gdzie mieszkała moja przyjaciółka. Nie wiedziałem, czego się spodziewać, gdy wybiegłem, pędząc w stronę przystanku. O, no pewnie też się nie spodziewa, że to wszystko skończy się tak, jak skończy tutaj. Czyli dzisiaj śpi Paweł i Marko. Widzę dobrze, że te deski przyniosłem, bo robi się strasznie zimno u nas w okolicy. Na akcję też, bo tego nam brakuje, chociaż... A nie, wytrych się przydał, czyli na pewno jeszcze piłę jakąś i wytrych, czyli takie standardowe wyposażenie,
które zawsze gdzieś tam używam, idąc na akcję. Tym bardziej, że elementów broni mamy dużo. Fajnie działać. Zastanawiam się, czy nie wytworzyć jeszcze jednej siekiery, czy może jednego noża. Tak, by zostawiać na noc. Z tej racji, że kończą nam się naboje. Nie wiem, ile ich jeszcze mamy. 6. Czyli jeszcze jednej nocy możemy coś zdziałać, ale później będzie problem. Katio, ty śpisz? Czy jak to z tobą w końcu jest? Tu ktoś... A Marko czemu się nie położył? A, bo Marko do góry. Pomyliłem pewnie. Zaraz 10. Może przyjdzie handlarz, to jeszcze Katia wyruszy do niego. Dobra. I teraz wytrych. Co najmniej jeden. Jeden. Albo dwa. Myślę jeszcze nad jedną piłą. Dobra, dwa wytrychy jeszcze na pewno. A Bruno z racji, że spał dzisiaj, to też nam pomoże. Zrobi filtr do wody i nastawimy jeszcze jedną wodę. Może właśnie, może też jakiś alkohol tam nastawię, bo mamy trochę tego wszystkiego. To dwa filtry. Gdzieś przydałaby się jakaś lokalizacja, z której wyciągnę dużo drobiazgów, albo handlarz, od którego wyciągnę też te drobiazgi. No z tej racji, że zaczyna nam ich brakować. A chcę w którymś momencie w końcu ulepszyć ten warsztat, bo to już chyba ostatnia rzecz, która by nam się przydała do ulepszenia. Więc zobaczymy. Marin, stworzyłeś dwa wytrychy, mamy piłę, a może jeszcze jedną piłę zrobię. Dzisiaj akcja jest taka, może w planie przynajmniej, nie taka nastawiona na zbieranie, a bardziej chcę, to znowu za waszą sprawą, fajek, tego mi było trzeba, a masz? Masz czy nie masz? Nie masz. To zaraz sobie skręcisz. A to za... O, jest handlarz. Dobra. Czyli teraz sprawdzimy, jak Katia sprawdza się w roli handlarza. I zaraz zobaczymy jakieś porównanie cen. Nie wiem, może najpierw Marin pójdzie na górę. Chcę zobaczyć, ile ona potrafi zyskać. Ale przypuszczam, że to tak samo jak tu w produkcji. Tak samo tam jest w stanie te obniżyć o te 20%. Nasze transakcje. Dobra, nastaw tu Bimber. A Marin pójdzie w ogóle najpierw zobaczyć. Okej, Bimber raz, bo nie mamy więcej opału. Ale cukru mamy dużo. Teraz już na cukier niepotrzebny, tylko jeszcze ta woda by się przydała. Aha, nie zamykaj. Otwórz mu raz jeszcze. I zobaczymy, co na przykład... a nie, ma drobiazgi. Nie ma tych części elektronicznych, ale na pewno za drobiazgi wymienimy na pewno też drewno i być może opał od niego zabiorę. Zobaczymy. Najłatwiej przeliczymy. Jedna flacha na ile drobiazgów da... O. Słabo to wygląda. Czyli tak, może zaraz już Katia się przyda. Ponieważ u niego za jedną flaszkę dostajemy tylko 7 drobiazgów. Patrząc na hotel czy nawet na szpital, to jest naprawdę marnie. Co ja mówię? 9 drobiazgów. Teraz tak się zobaczymy, nie parzyście, coś mi nie pasowało. Dobra, 9 drobiazgów. Zobaczymy, co Katia w takim razie wyczaruje. Stawaj to nasza... O, już nie jesteś ranna. No to jak ładnie. Nie dość, że ją wyleczyli w tym szpitalu. 2 razy obandażowali. Wyzdrowiała. No dobra, to Katia, pokaż, na co cię stać. Marin mógł dostać tylko 9. O... A tutaj mamy 11, czyli tak mówię, około 20% gdzieś będzie więcej można wyciągnąć dzięki Katii, co i tak jest naprawdę niezłym wynikiem. Dobra, to ja teraz to znikam, handluję i zaraz idziemy na jeszcze jedną akcję. Okej, czyli pierwsza wymiana wygląda w następujący sposób. Oddaję leki, które teraz Bruno może wytwarzać praktycznie za bezcen z, no właśnie, z tych tutaj składników lekarstw i ziół. W zamian za całą masę tutaj drobiazgów. Myślę, że jeszcze raz zaraz oddam leki, a później na koniec zobaczę, co z alkoholem da radę zdziałać. No tym bardziej, że alkohol być może stracił na wartości, albo no nie jest tak fajnym towarem na wymianę, ale o tym się przekonamy. Dobra, na chwilę obecną pierwsza wymiana wygląda tak. Bruno, może pójdź stworzyć leki. Zobaczymy, czy ty naprawdę jesteś w stanie je wyczarować tak tanio, jak to tam wyglądało, ale wygląda na to, że tak. I to jest właśnie... Cena okazuje się chyba lepsza niż za alkohol. Niech tutaj siedzi przez te 4 godziny, tworzy leki nasz czarodziej. A Katio możemy dzięki temu jeszcze raz tutaj przehandlować coś fajnego. Okej, czyli znowu znikam i zaraz jestem.
Okej, okay, czyli druga wymiana, znów leki, bo zaraz ich będziemy mieli dużo i jedna flaszka czystego alkoholu, właśnie czy... Nie, już więcej nic tutaj nie wcisnę drobnego, nawet papieros nie przejdzie. A nie, jeden przejdzie, no to fajnie, nasz Bruno się ucieszy. A właśnie, to zobaczę teraz... No właśnie, one jakoś cenowo podobnie wychodzą. Niech będzie ten jest droższy w wytworzeniu. I okej, okay. I zaraz już mi się podoba. Katia dopiero co przyszła, a już nam zrobiła wiele dobrego. Czyli ostatnia wymiana, bo chce ściągnąć całe drewno, a być może nawet i opał, jak da radę. Okej, okay, i ostatnia wymiana jest za opał i drewno. Myślę, że już więcej dzisiaj się z nim nie będziemy wymieniać, bo nie ma nic ciekawego do zaoferowania. Jeszcze z ciekawości sprawdzę... Co Katia? Jaki ma przelicznik? Zapewne 1 do 1 tutaj nie wchodzi w grę. Że jedno drewno za jedno to. Ale jak na przykład dorzucę drobiazg. No właśnie, czyli Katia może kupić prawie że coś od naszego handlarza. Prawie że za równowartość jak gdyby. To tak mniej więcej się przelicza, że dwa drobiazgi, niecałe dwa drobiazgi to jest jedno drewno i tak samo w grze to widać. No dobra, ale nie teraz. Katia sobie usiądzie, jest głodna, nasz Marin, no właśnie, bo teraz się sporo nazmieniało nam w tym odcinku. O, mamy dużo tego wszystkiego, wszystko zamontowane, to wszystko zrobione, ponieważ mieliśmy problem z drobiazgami, drewnem i opałem, a teraz problem znów na szczęście zaczyna znikać. Tylko pojawia się pytanie, co w takim razie najlepiej tu zdać zrobić? Może na początku napalę w piecu. Zobaczę, ile można... O! W środku jest już dość opału, czyli więcej niż 6 nie wrzucimy. Zobaczymy, do ile nas to zagotuje. Zamknij drzwi, bo zimno leci. Mogę w sumie odesłać tego handlarza. Nie wiem, czy to coś nam daje, czy nie. Zastanawiam się teraz... No tak, tutaj nie rozbudujemy jeszcze naszego warsztatu. Zastanawiam się, czy mogę czasem drugi piec dostawić, tak żeby zwiększyć temperaturę w domu, czy będzie taki wymóg w ogóle, ale liczę na to, że nie. Trochę teraz sprzedałem te leki, zastanawiam się, czy mi nie będą potrzebne w zimę, jakby się mieli nam ludzie rozchorować, ale też liczę na to, że i w tym wypadku uda się to pominąć. Czy łóżko? Łóżko no chyba niepotrzebne dodatkowe. Myślę mocno nad tym ogródkiem ziołowym. Jeszcze zobaczę, ile mamy wody. No właśnie, mamy dużo wody. Ja bym nastawił ogródek ziołowy. Prędzej czy później się przyda pewnie, byśmy mogli w tym samym czasie, co rosną warzywa, byśmy mogli też uprawiać zioła, które znowu można by było wymieniać na leki. No właśnie, teraz tak, czy te zioła nam są tak naprawdę potrzebne? Chwila na zastanowienie. Okej, okay, nie, jednak zrezygnowałem z ziół z tej racji, że no trochę ich tam, znaczy trochę tych ziół jeszcze mamy w zanadrzu, jakby trzeba było robić leki, a drobiazgi zostawię sobie po prostu na inne rzeczy, o na przykład jeszcze jeden nóż tutaj w bazie na przykład mogę zrobić, przyda na... Aha, ktoś czeka, myślę, że ktoś nowy czeka, a to handlarz, przyda nam się do obrony, no i na pewno nastawić wiele tych... filtrów. O, znowu nam deska uciekła, czy tam jeden opał. O, i zrobimy tutaj z 4 filtry. Te drobiazgi się przydadzą, tym bardziej jak chcemy prędzej czy później ulepszyć ten warsztat metalowy, to na pewno jeszcze będziemy musieli tutaj wrócić. Tak, tu jest to, patrzę, czy Bruno... Aha, on te tabletki tam robi, no ładnie to sobie działa. To Marin ściągnął alkohol. A Bruno może pójść jeszcze, masz już fajkę, gdzie ty uciekasz? Weź tam jeszcze alkohol tutaj przedestylować. O, a u góry nasz kolega, jeszcze jeden, ale to zaraz tutaj nastawimy destylację. A, tylko jedno, dobra, może zrobić tylko jedno. Jeszcze by u góry kolega wodę nastawi i chyba to tyle, co dzisiaj byśmy mogli zrobić. Nie widzę nic specjalnie innego czy lepszego do roboty i tylko trzymać tak naprawdę kciuki, żeby czasem ktoś nam się nie rozłożył, nie rozchorował, chociaż w sumie mamy te mocne tabletki i możemy ich jeszcze sporo zrobić, no ale po co tracić te sloty, dobra. Czyli tak, no dzisiaj już jutra nie zobaczymy, ale jutro będzie trzeba wszystkich karmić, nie mamy warzyw co najgorsze, więc to mnie trochę martwi. Bruno, ściągnij tu jeszcze. I chyba na dzisiaj koniec. Nic więcej mi nie przychodzi do głowy, co miałem zrobić. Więc najwyżej wytworzę jeszcze Brunę szybko. Jedne tabletki, a zresztą nie zdążę to
Nie będę robił tego dzisiaj, bo i tak o tym zapomnę. Czyli uciekamy na akcję. Tu wszyscy głodni, nikt nie jest zmęczony. Jutro wszyscy jedzą, czyli w następnym odcinku. A dzisiaj jeszcze czeka nas atrakcja, ponieważ chcę się wybrać na, też za sprawą waszych komentarzy, na plac snajperów. Jest niebezpiecznie tam podobno. Centrum miasta było niegdyś piękne, pełne parków, placów i pomników, otoczonych zabytkowymi budynkami. Niestety wskutek licznych wypadków śmierci cywilów okolica ta zyskała miano placu snajperów. Możemy znaleźć tam coś cennego, ale będzie to ryzykowna wyprawa. I tym razem na tą wyprawę polecaliście, że wybrać Pawła. Zresztą wszędzie, gdzie może kręcić się wojsko, podobno warto iść Pawłem. Nie warto patrzeć na te miejsca w plecaku, ponieważ on jest w stanie dużo szybciej uniknąć ostrzału, czy uciec przed pociskami, czy jak to nazwać. No i na pewno to się przyda. Dzisiaj czuwa Marco, Katia, znaczy nie, Marco i Marin, a Paweł idzie zobaczyć, co się dzieje na placu snajperów, czy też może przeczyścić drogę dla Marka, bo bardziej patrzę w tym kierunku, że poznamy ten plac. Mówię, nie wchodzę, póki jeszcze nie poznałem z wami danego miejsca, to nie wiem, co tam ono kryje, ale zobaczymy. Dobra, czyli bierzemy cały ekwipunek. Tak właśnie bardziej chcę otworzyć jakieś przejście i tak dalej, bo widziałem, że tam jest dużo rzeczy do zabrania. No jedzenia niewiele, ale leków jest dużo i chcę zobaczyć. No i części niewiele. No to w sumie może nawet nie jest dużo rzeczy do zabrania. Okej. No to skoro nie ma, to idziemy w ten sposób. Bierzemy po prostu na włamy wszystko po dwie, mówię. Jeszcze go wyposażę w nóż do obrony. Kask tutaj. Kamizelkę, hełm. No mówię, taka bardziej nastawiony jestem na ucieczkę i na sprawdzenie tego miejsca, aniżeli na jakąś taką porządną akcję tam w środku. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Szukamy zapasów w każdym razie. Plac snajperów. No coś chciałem właśnie zaoferować dzisiaj fajnego. I tak, a kiedyś była to taka radosna okolica. Tęsknię za tamtymi czasami. O! Ktoś strzela. Zobaczymy, co za... Aha, może to... No dobra, mamy na początek, coś możemy sobie tu przejrzeć. Może, że nie dosięgnął cię pocisk snajpera. Aha, czyli już na start, no właśnie, gdzieś do nas strzelają. Tu widzę, są jakieś czołg. Ma widok na całą ulicę. Tu widzę, jest jakiś czołg, tu ktoś leży. Tu jest jakiś tramwaj rozwalony. Być może takie mam wrażenie, że to wszystko jest tak rozstawione, żeby się kryć za tymi rzeczami. I to taka jest mini gra, tak wcześniej gdzieś widzieliśmy. Tak tutaj. Dobra, podbiegnij tutaj i zaraz się przekonam. Dobra, żyję. Nie wiem, czy to był fart, czy rzeczywiście udało się. Niech ktoś pomoże. Zaraz ci pomogę, tylko kurczę, ja nie mam żadnych bandaży ani nic. Potrzebnie snajper masz. Szczęście, że cię nie zabił. No właśnie, bo ja tak odważnie przebiegłem do tego snajpera. Dobra, idę na wracam do domu z lekami dla synka i ktoś mnie postrzelił. No nie ktoś, a snajper. Coś jeszcze? Idziemy. Tutaj jest pusto. Dobra, dobra, dobra. Tu nigdzie nie biegnie do góry, bo widziałem, że tutaj jest jakieś przejście. I byśmy mogli cwanie... Otworzymy sobie tu i aha, nie ominiemy snajpera. Dobra, to teraz już wiem, o co chodziło wam z Pawłem. Ale ktoś zablokował wyjście. No właśnie, też zauważyłem. Dobra, spróbuję się skryć tu za tramwajem. Chociaż tramwaj jest blisko, tu za karetką. Biegnij. O! Dostałem chyba. Dobra, to biegnij tu do środka. Teraz tak, ostrożnie tu, bo widzę, ktoś tu chodzi. O, wezmę może nóż. Tu są szczury na szczęście. Tu też nikogo nie ma. Dobra. Czyli pójdę najpierw, o widzę, straciliśmy trochę życia, ale dobrze, że wziąłem kamizelkę, dobrze się na akcję tutaj przygotowałem. Otworzę te przejście tutaj na dole, bo tak jak mówiłem, no chcę przetrasować drogę. Teraz nawet następnej nocy mogę dać kamizelkę i hełm Markowi i dzięki temu no właśnie będzie też lepiej. Może mogę jakoś wziąć, o on sam ruszył. Czy ja dobrze słyszę, że on właśnie tworzy tam te drzwi?
Wow, czyli może być nawet sytuacja, że tak podobnie tak z tymi dziewczynami w domu publicznym, tak samo tutaj pomogliśmy. Spróbuję mi się jakoś odwdzięczyć. Nie wiem jak, bo tak naprawdę nie chciałbym mu zabierać leków. A nie wiem, co takiego bym mógł mi dać, żeby się odwdzięczył. Jedzenia też nie zabiorę, czyli mówię, leków, jedzenia od ciebie nie biorę, ale cokolwiek innego dasz, to chętnie. Póki co to widzę, same drewno zbieramy, co mi się nie do końca podoba, bo drewno możemy z dowolnej lokalizacji zabrać. Muszę się trzymać, tak, czy idzie do synka. O, jest elektronika, w końcu. Dobrze by było znaleźć 8 takich części, to byśmy mogli... Ktoś tu płacze. Byśmy mogli ulepszyć nasz warsztat. Dobra, czyli ja to drewno tu gdzieś odłożę. Bo mi to drewno to tak naprawdę w tej chwili nie jest potrzebne. Najwyżej po nie wrócę tutaj. Paweł szybko biega, ale trzeba mieć pod uwagę to, że z powrotem jak będziemy uciekać, no to właśnie tam gdzieś się ten snajper kręci. Dobra, ciekawe gdzie ten idzie. To w sumie odważnie wszedłem. Poczułem się tak, jakbym był u siebie, tak przyjaźnie. A to wcale tak nie musi być. Zaraz zobaczymy, gdzie on poszedł. Okej, okay. O, on coś tam otworzył. Tu też jest jakiś zamek, tylko znowu nie wiem, czy to nie jest czasem jego dom, bo widzę, że tu drzwi się otworzyły. O! A czy to jest jego apteczka? Zakładam, że nie. Nie, to nie może być jego, skoro ma to zamknięte. Chociaż, kto tam wie. Dobra, idziemy tutaj. Zobaczę, jak on spróbuje mi się odwdzięczyć, czy to rzeczywiście... O, ale jak to od razu się biło na serce robi, jak mogliśmy komuś pomóc. Poduszkiem skrzynka, weź tyle, ile potrzebujesz. Ale czego? Może ma naboje, to by było dobre. O, właśnie, tak mówię, tutaj ma zamknięte drzwi. Dziwnie rozwiązany ten blok. Kosztowności. Dobra, na pewno wezmę te 4, żeby zająć jeden slot. Te jedne mu może zostawię jemu albo Markowi, a my bierzemy. Zaraz noc się kończy, a ja bym chciał zobaczyć, co tu jeszcze ten budynek kryje. Raczej chyba jest to bezpieczne. O, tu coś jest do przepiłowania, to od razu przepiłuję, bo to wygląda jak kuchnia. Tu widzę, wszędzie szczury się kręcą. No właśnie, zaraz będzie już... Przed 4 będę musiał chyba zacząć uciekać. Może warzywa gdzieś są w kuchni. To bym nie... O właśnie. Prawda, tylko raz, ale i tak jest nieźle. Konserwy. Dobra, to zostawię, bo na chwilę obecną i tak mi niepotrzebne, a zabiorę konserwy, żeby na pewno stąd nie zniknęły. No dobra, czyli wiemy, gdzie na pewno przechodzimy kolejnej nocy. Jeszcze zobaczę, czy tutaj... Dobra, tu coś jest? Przejście do góry? O, no to już na pewno wiemy, gdzie przyjdziemy kolejnej nocy. Dobra, weź jeszcze przepiłuj to, to przynajmniej slot na piłę nam się zwolni. Te wytrychy niepotrzebnie brałem ze sobą, bo okazało się, że tutaj właśnie piły jak najbardziej potrzebne, ale wytrychy już mniej. Biegnij pierwsze co do szafy, tutaj jeszcze jest jakaś szafka i zaraz zobaczymy, żeby tylko zdążyć wrócić, bo... Oła, gitara, strzel... dobra, zostawiam wytrychy. Naprawdę dużo nam rzeczy tutaj jest bardzo fajnych. Na pewno broń, bo o nią trudno. Leki też to zostawię, a wezmę w to miejsce czysty alkohol albo gitarę. Gitar już w tej bazie mamy tyle, że nam nie potrzeba, ale to jest taki dość produkt, który ciężko znaleźć. Dobra, nóż bym mógł zostawić też, bo mamy w bazie, ale za czysty alkohol chyba się nie opłaca. Dobra, wracam. Wracamy, bo już nie ma czasu, teraz zobaczymy, czy naprawdę Paweł tak szybko biega, jak to mówią. No na pewno jeszcze mamy noc, spokojnie tu widzę, jeszcze gdzieś do góry możemy wejść, gdzieś jest ten snajper, może go będziemy mogli zabić. Na pewno jeszcze Marko będzie miał po co tu wracać. Tu możemy, nie, tu się kończy, czyli chyba drabiną do góry. Właśnie, pora się zmywać. Znów mi serce wali, bo... Są jeszcze strzały, czy koniec już? Dobra, lecę. A nie, są jeszcze strzały. No to i tak, mieliśmy sporo szczęścia. Okej, i do wyjścia. Nie wiem, czy byłaby możliwość powrotu z placu snajperów, gdyby został tu na noc. No dobra, bo ten odcinek znów wyszedł bardzo długi, ale mam nadzieję, że fajne, bo się wiele działo tam w szpitalu trochę i na placu snajperów.
No i przyszła nam zima, więc będzie co jeszcze oglądać w następnym odcinku, a tymczasem żegnam się z wami, grał z wami Korle. Dzięki za to, że jesteście i do zobaczenia już wkrótce. Myślę, że już jutro. Trzymajcie się, hej!